Prace na terenie domu zdrojowego wkroczyły w kolejną fazę. Zakończyliśmy wykonanie obudów ogniowych stropów. W tej chwili są montowane witryny szklane, stanowiące wydzielenie pomiędzy korytarzami a częściami ogólnodostępnymi. Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach socjalnych, w kuchni. Trwają tam prace związane z ułożeniem kafli i montażem osprzętów. Ponadto została zmontowana winda towarowa, która będzie umożliwiała transport pomiędzy kuchnią znajdującą się na parterze, a salą konsumpcyjną znajdującą się na piętrze pierwszym. Na terenach zewnętrznych mamy wykonane większość prac związanych z układem drogowym. Wykonaliśmy podbudowy, ułożyliśmy krawężniki. Nawierzchnia docelowa jest już wykonana w ponad 80%. W tej chwili przygotowujemy się do prac związanych z zagospodarowaniem zieleni oraz z małą architekturą. Inwestycje realizuje Hevelianum z budżetu miasta Gdańska.